Kto rządzi świadkami Jehowy? Skąd wiedzą, co mają robić, w co wierzyć? Kto decyduje, że nie mogą przyjąć jakiejś metody leczenia? Ale za to w 2024 łaskawie zezwolili na to, by kobiety nosiły spodnie w czasie spotkań religijnych. Skąd pochodzą osoby, które przewodzą tej organizacji? Zapraszam na kolejną część alfabetu świadków Jehowy. Co jak ciało kierownicze? Cześć, jestem Sara i razem z moim mężem Edwinem prowadzę kanał Światusy, na którym opowiadamy, jak wyglądało nasze dorastanie w organizacji Świadków Jehowy. Omawiamy tu ich materiały propagandowe, tłumaczymy stosowane manipulacje i rozmawiamy z osobami, które odeszły z tej grupy destrukcyjnej. Do rozpunktu zapraszamy również osoby skrzywdzone przez inne organizacje oraz specjalistów gotowych wyjaśnić mechanizmy, które zachodzą w takich grupach destrukcyjnych. Co to jest ciało kierownicze? Zakładam, że dla osób niezwiązanych ze świadkami Jehowy nazwa ciała kierownicze nic nie mówi za bardzo. Swoją drogą taka nowomowa i charakterystyczne słownictwo jest jedną z cech grup destrukcyjnych. Tymczasem dla świadków Jehowy ciało kierownicze to liderzy organizacji. Co ciekawe, jeśli zapytasz świadka Jehowy o to, czy mają jakiegoś lidera, to najprawdopodobniej zaprzeczą albo użyją jakiegoś eufemizmu sugerujące, sugerującego, że to właśnie. Jezus Chrystus jest ich liderem, królem, no coś takiego mogą powiedzieć. No i jeszcze wtedy się przyczepią do katolików, że oni mają papieża, więc to w sumie katolicy mają lidera, a nie oni. Zapominają przy tym, że w grupie destrukcyjnej lider nie musi być pojedynczą osobą, to może być większe grono. Prawdopodobnie wielu świadków przyzna również, że są wyjątkowi, bo w życiu kierują się pismem świętym. Możecie wtedy ich zapytać, kto ma monopol na interpretację Biblii i dlaczego uważają, że właśnie to ciało kierownicze ma służyć za posłannika. Samo ciało kierownicze określa siebie tak w literaturze. Ciało kierownicze to niewielka grupa dojrzałych duchowo chrześcijan, którzy zapewniają przewodnictwo Świadkom Jehowy na całym świecie. Skąd się wzięło, kto wchodzi w skład ciała kierowniczego? Ciało kierownicze naśladuje wzór ustanowiony w pierwszym wieku przez apostołów i starszych w Jerozolimie, którzy podejmowali ważne decyzje w imieniu całego zboru chrześcijańskiego. Podobnie jak tamci wierni mężczyźni, członkowie ciała kierowniczego nie są przywódcami naszej organizacji. Szukając kierownictwa w Biblii, dowodzą, że za głowę zboru ustanowioną przez Boga Jechowe uznają Jezusa Chrystusa. Cóż, biorąc pod uwagę, że ich kontakt. Kontakt z Jezusem jest dość subiektywny w odbiorze. Nie mamy za bardzo jak tego sprawdzić, i każde wyznanie chrześcijańskie może powiedzieć, że no to właśnie oni są prowadzeni przez Chrystusa. No to ja bym jednak poszła za myślą, że skoro przewodzą, to są przywódcami. No to kogo mamy w tym gronie, elitarnym gronie? Oczywiście samych mężczyzn. Wiadomo, patriarchat u świadków trzyma się mocno. Powołują się tu na Biblię głównie słowa Pawła, apostoła Pawła, który w mojej ocenie był strasznym szowinistą, ale nie musicie się ze mną zgadać. No, na przykład Paweł pisał, że mężczyzna, który chce przewodzić, powinien być mężem jednej żony. Sami świadkowie nie są konsekwentni nawet w tym, bowiem nie każdy z członków ciała kierowniczego ma żonę, chociaż większość ma. No, a kim oni są? No, wymienię wam teraz nazwiska, chociaż nie, nie wiem, czy wam one coś powiedzą. Mamy więc: tak, Kenneta Cooka, Gejcha Fligla, Samuela Herda, Jeffrey Jackson jest, Steven Let, Gerrit Lush chyba dobrze przeczytałam, bo nie z Austrii. E, Steven Let, a to już czytałam, Mark Sanderson, David Splain, mój ulubiony, i Jeffrey Winder. Tak, taką mamy ekipę. Co ciekawe, zanim rozpowszechnił się internet i yy, organizacja poszła w taką drogę tele telewangalizacji. Trudne słowo, telewz. Tu, Teleen. Wiecie o co mi chodzi? <laughs> Szeregowi świadkowie nie za dobrze znali swoich liderów, i ja przynajmniej nie znałam. Oni się pojawiali chyba raz na rok w Strażnicy, było tam zdjęcie i byli wymienieni z nazwiska. I tyle. Odkąd jednak zaczęli regularnie nagrywać tej JW Broadcasting, można było poznać ich lepiej, zobaczyć jak mówią, jak się ubierają, jaką mają mimikę. Pozdrawiam Stevena Letta. Kim, kim są, tak w ogóle? No, Jeden z nich też zeznawał przed Królewską Komisją Australijską w sprawie ukrywania przypadków nadużyć wobec nieletnich, więc no, każdy mógł to zobaczyć, każdy mógł sobie wyrobić swój osąd. Wypłynęły zdjęcia byłego członka ciała kierowniczego Filipa Morisa, kupującego drogą whisky. No, ci przyszli niebiańscy książęta okazali się być zwykłymi starcami, ewentualnie mężczyznami w średnim wieku na emeryturze. Um, o ile nie jestem fanką braku kobiet w takim gronie, to w jakiś sposób rozumiem mentalność, która się z tym wiąże. Z czego to wynika? No, no, uznają Biblię dosłownie i, i po prostu sobie to tak wytłumaczyli, że kobieta nie może przewodzić. Okej. Okay. Ciekawsze jest dla mnie to, że na dziewięciu członków tego ciała, tego grona mamy ośmiu białych mężczyzn i jedną osobę czarnoskórą. Mamy jedną osobę z Austrii, jedną z Australii, jedną z Kanady, zaś pozostała szóstka to Amerykanie. To jest dla mnie zadziwiające, że jak na organizację, która uważa, że jako jedyna cieszy się uznaniem Bożym, ci liderzy to głównie biali Amerykanie. Czy Jehowa nie znalazł żadnej godnej osoby, na przykład, no nie wiem, w Brazylii albo w Chinach, żadnego Azjaty? Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. A jak już napisaliście, to Wam zdradzę, że w swoim czasie mi to dało dość mocno do myślenia ta monorasowość i mononarodowość w ciele kierowniczym. Jak się wybudzałam, to, to tak mi to ruszyło, że jak to jest, że no, zarzuca się świadkom, że są amerykańską religią, no ale w sumie w tym ciele nadzorczym, w tym w tych grupie liderów, no to faktycznie mamy samych amerykańskich białych mężczyzn. Jakie zadanie ma ciało kierownicze? Główną odpowiedzialnością ciała kierowniczego jest takie organizowanie działalności świadków Jehowy na całym świecie. Mianowanie starszych, dostarczanie duchowego pokarmu poprzez publikacje, szkolenia i spotkania. No, jak to wygląda w praktyce, dokładnie tego nie wiemy. Część światła rzucił na ten temat były członek ciała kierowniczego Raymond Franz w swojej książce Kryzys Sumienia. Jeśli Wam gdzieś wpadnie w łapki, to bardzo polecam. Wydaje mi się, że większość świadków wyobraża to sobie tak, że jakiś duch pod natchnieniem spływa na tych mężczyzn i oni spontanicznie dochodzą do wniosku, że na przykład kobiety no, mogą już nosić spodnie, albo no, że nie wykluczamy dzieciaków, chociaż kiedyś wykluczaliśmy. Jeśli jednak to, co napisał Franz jest prawdą, mamy tam znacznie więcej chłodnej kalkulacji i po prostu głosowania i wybierania tego, co się opłaca. A biorąc pod uwagę, że organizacja to jest korporacja posiadająca setki, jak nie tysiące nieruchomości oraz całkiem spore zasoby pieniężne, no to myślę, że taki udział decyzyjny ma też tam dział prawny, być może jakiś dział od PR-u. Wystarczy spojrzeć na niedawną sprawę w Norwegii oraz opublikowane wkrótce potem zmiany dotyczące wykluczania. Odnośniki do tych filmów znajdziecie w opisie. Możemy oczywiście założyć, że Jehowa nigdy nie chciał, żeby, wykluc żeby dzieciaki były wykluczane i żeby rozbijano rodziny. Nie, no on tego nie chciał. Po prostu niedoskonali ludzie go. Źle zrozumieli, popełnili błąd. Przepraszam, nie popełnili błędu, tylko wreszcie zrozumieli, co Jehowa chciał im przekazać. Tylko czy w takim wypadku, skoro potrzebowali aż tyle czasu, żeby zrozumieć, czego Bóg od nich chce, to na pewno są odpowiednimi ludźmi na odpowiednim miejscu? No, chyba że Bóg nie ma z tym nic wspólnego, a decyzję po prostu podjął dział, dział prawniczy, gdy stracili kasę w Norwegii i przegrali apelację. Skąd mają kasę? Z piątnicy, no bo skąd? Z dobrowolnych datków, no bo skąd? Oczywiście nie mamy wglądu w finanse poszczególnych członków organizacji, a nawet nie wiemy, ile kasy ma sama organizacja. Być może ci członkowie ciała kierowniczego mają jakieś swoje własne dochody z, z czasów, gdy jeszcze świadkami nie byli. Może mają jakieś inwestycje, może mają fundusze powiernicze i to właśnie z tego się utrzymują i kupują dobrze skrojone garnitury, sygnety i zegarki I tak naprawdę możemy to tylko zgadywać, jak to jest naprawdę. Plotki i skandale. Zacznijmy od najnowszego, czyli stosunkowo, niedaw stosunkowo niedawnej zmiany. Pewnego dnia po prostu tak z nienacka pojawił się komunikat, że Antony Morris nie jest już członkiem ciała kierowniczego i słuch o nim zaginął. Kim był i jakie wpadki zaliczył, oraz hipotezy, dlaczego go, go wywalono, znajdziecie w naszym materiale. Zrobiliśmy cały osobny odcinek na ten temat. Link w opisie. Wiele ciekawych rzeczy dowiecie się również z książki byłego członka ciała kierowniczego, o której już mówiłam. Książka nosi tytuł Kryzys sumienia. Polecam też artykuł z Boga Piotra Andryszczaka, w którym możecie poczytać o osobowości Rutherforda albo o wiceprezesie Covingtonie, który zmagał się z alkoholizmem. Też zostawiam wam wszystkie linki w opisie. Nie chcę tu jednak, żeby to był odcinek skupiony na różnych członkach ciała kierowniczego. Tego, kim byli, jakimi są ludźmi obecnie. Prawdopodobnie o każdym z nich dałoby się, na, dałoby radę nagrać osobny odcinek, więc po prostu na razie zakończmy tak, jak to jest. Mam nadzieję, że udało Wam się, mi się udało, przepraszam, w jakimś stopniu wyjaśnić Wam, czym jest ciało kierownicze i jakie znaczenie ma dla Świadków Jehowy. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, no i napiszcie, jakie powinny być następne hasła w naszym, naszej serii Alfabet Świadków Jehowy. Cześć!